Cześć, witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku Gitarowego ABC, czyli serii filmów skierowanych do początkujących gitarzystów oraz tych, którzy już trochę grają, ale chcieliby odświeżyć podstawy. I skoro jest to pierwszy odcinek Gitarowego ABC, to musimy się zająć naprawdę elementarnymi rzeczami, więc na warsztat bierzemy kostkowanie. Czym jest, jak się za nie zabrać i dlaczego warto? Kostka to taki niewielki element, który można opisać jako najczęściej gubiąca się rzecz w arsenale każdego gitarzysty. I służy ona nam do tego, aby zamiast uderzania struny palcami, jak to ma miejsce w takiej technice, nazwijmy to klasycznej, wydobywać dźwięk poprzez uderzenie struny właśnie taką kostką. Kostki na ogół zrobione są z plastiku lub materiału plastikopochodnego. Różnią się przede wszystkim grubością. I to jest rzecz, na którą chciałbym zwrócić Twoją uwagę. Zapomnij o kostkach poniżej 1 mm, wybierz te, które mają powyżej. Okej, wiemy co to kostka, ale dlaczego warto nią grać? Warto nią grać przede wszystkim z racji na brzmienie. To już powiedziałem na początku. Inaczej brzmi coś grane palcami, a inaczej grane kostką. Druga rzecz jest taka, że granie kostką daje Ci naprawdę szerokie możliwości jej wykorzystywania, ponieważ możesz grać kostką w jedną stronę, co na przykład przyda się muzyką grającym. Okej, wiem, że to nie jest to brzmienie, wybaczcie, ale mam jedno na cały filmik. Po drugie, możesz grać kostką w dwie strony, co jest popularnym alternate pickingiem i generalnie jest techniką, która jest wykorzystywana w każdej muzyce, w każdym rodzaju muzyki, w graniu solówek, riffów i wszystkiego. Kostka to także dostęp do ruchów kierunkowych, które w przyszłości umożliwią Ci grać naprawdę szybkie arpeggia, pasaże czy w ogóle przebiegi. Jak trzymać kostkę? Kostkę trzymamy pomiędzy dwoma palcami, kciukiem a wskazującym. Dla mnie to jest prawa ręka, bo jestem praworęczny, dla leworęcznych będzie to lewa ręka. Kostkę kładziemy na boku palca wskazującego i na to kładziemy kciuk, tak aby wystawało jej jak najmniej, ale też tak, żeby nie zahaczyć. Pozostaje nam ostatni techniczny aspekt. Skąd ma się brać ruch? Jest on kluczowy i bardzo ważny. Ruch powinien brać się z nadgarstka. Nadgarstek jest jedyną częścią Twojej ręki, która powinna się ruszyć. Zaczynamy od tego, że mamy kostkę pomiędzy dobrymi palcami, kładziemy rękę i dobry sposób, czyli z nadgarstka, a nie w żaden inny, wyprowadzamy nasz ruch, uderzając cienką strunę tylko i wyłącznie do podłogi. I robisz tak do czasu, aż ten ruch nie będzie totalnie naturalny i totalnie płynny. Nie interesuje nas szybkie tempo, interesuje nas luz w ręce, interesuje nas odpowiednia technika, dobre ułożenie ręki, ładne brzmienie i tylko i wyłącznie to. Jest ok? Lećmy w drugą stronę, tylko sufit. I ponownie. Dobra technika to podstawa. Masz to? Świetnie. Góra-dół, czyli alternate. I w takim skupieniu należy przejechać każdą strunę. Z czasem oczywiście to tempo możesz trochę rozwijać, ale warunkiem cały czas jest idealna technika i luz w ręce. Jeśli ręka Ci się będzie spinać, nie ma opcji na szybsze tempo. Szybsze tempo mogą zadziałać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę masz luźną rękę i kiedy możesz gadać, kiedy to robisz. Bierzesz każdą strunę, począwszy od najcieńszej. Najpierw grasz tylko i wyłącznie w dół, czyli tylko i wyłącznie podłogę, później grasz tylko i wyłącznie w górę, czyli sufit, później te techniki łączysz, wykonując poprawny, piękny alternate picking. W tym czasie skupiasz się na idealnej technice, nie na tempie. Dopiero kiedy wszystkie ruchy wychodzą płynnie, wychodzą luźno, to jest dopiero moment, w którym możesz przyspieszyć. Później robisz to na innej strunie. Jeśli na którymkolwiek etapie wykonywania tego ćwiczenia napotkasz trudności, śmiało napisz komentarz, postaram się pomóc. Możesz także pójść o krok dalej i za darmo dołączyć do społeczności gitarzystów,
którzy chcą się wzajemnie wspierać w swoim rozwoju, którzy są pozytywnie zakręceni na punkcie grania na gitarze i którzy po prostu chcą iść do przodu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę gitara.tv/dolacz, jak dołącz. gitara.tv/dolacz. Tam znajdziesz wszelkie potrzebne informacje. Powodzenia, do zobaczenia, a ja czekam na informacje o Waszych rezultatach.